Cześć, ja nazywam się Paulina Maciboch i witam Cię w moim podcaście. Poruszam w nim tematy, które są mi bliskie w życiu zawodowym i prywatnym. Usłyszycie z jednej strony o biznesie i sprzedaży, a z drugiej strony o rozwoju osobistym, zdrowym i zrównoważonym stylu życia i sporcie. Jeśli lubisz się inspirować i wdrażać w życie zmiany, żeby stawać się lepszą wersją siebie w różnych aspektach, ten podcast jest dla Ciebie. Cześć, witajcie w 12 odcinku podcastu. Dzisiejszy temat jest trochę, powiedziałabym, opóźniony, to znaczy dzisiaj powiem Wam o tym, jak pracować zdalnie produktywnie i zaprezentuję ten temat za pomocą takich 7 kroków do produktywnej pracy zdalnej. I wiem, że ten temat jest trochę opóźniony, bo niektórzy pracują zdalnie już od marca, czyli no ponad pół roku. Natomiast ten temat pojawia się dopiero teraz, nie bez powodu, bo moja historia z pracą zdalną jest taka, że ja w marcu, tuż przed tak naprawdę wybuchem pandemii i tuż przed lockdownem, zaczęłam nową pracę. Więc tak naprawdę moje wdrożenie do nowej pracy musiało być bardzo efektywne, bardzo samodzielne i musiałam to wszystko zrobić z domu, bez takiego bezpośredniego kontaktu z zespołem. Dlatego te wskazówki, które przywołam, były dla mnie kluczowe do tego, żeby po prostu skutecznie się do pracy wdrożyć i skutecznie działać. Więc moja historia właśnie była taka. Jeśli chodzi o to, dla kogo ten odcinek nie jest, dla osób, których produktywność jest na bardzo wysokim poziomie i wszystkie te wskazówki mają w małym palcu i nie potrzebują tak naprawdę pomocy z tym, jak efektywnie pracować zdalnie. Z drugiej też strony dla osób bardzo, bardzo wysoko zdyscyplinowanych, którzy mają bardzo ściśle ułożony plan dnia i nie potrzebują w tym temacie pomocy. A jeszcze z trzeciej strony, ten odcinek nie jest dla osób, które nie chcą być produktywnymi i mają raczej taki stosunek I don't care w tym obszarze. Więc jeśli tylko pracujesz zdalnie i borykasz się z pewnymi problemami związanymi czy z organizacją pracy własnej, czy z produktywnością, czy z byciem rozpraszanym w różnych etapach dnia, no to zapraszam Cię serdecznie do tego odcinku, bo wydaje mi się, że te rady mogą Ci się przydać. Po to, żeby po pierwsze pracować lepiej i efektywniej, po drugie, żeby rozgraniczyć trochę pracę i życie takie prywatne, skoro wszystko odbywa się jakby w jednej przestrzeni, czyli w domu. Także zapraszam Was serdecznie i startujemy. Powiem tylko tyle, że te wskazówki są trochę oparte z jednej strony na moich błędach, które popełniałam, a z drugiej strony na rzeczach, które sprawdziły się dla mnie. I one niekoniecznie mogą sprawdzić się w 100% dla Ciebie, ale jeśli tylko któreś z nich będą dla Ciebie przydatne i zadziałają, to będę bardzo zadowolona, usatysfakcjonowana i wdzięczna też za informację, czy ten odcinek Ci pomógł. Więc startujemy z 7 krokami do produktywnej pracy zdalnej. I tak jeszcze słowem wstępu powiem, że wszystkie one poruszają się w takim obszarze imitowania warunków biurowych. Mówiąc bardzo ogólnie, ale zaraz Wam powiem o szczegółach. Więc lecimy z pierwszym krokiem. Więc pierwszym krokiem jest to, i to jest bardzo kluczowe, żebyś wstawał o tej godzinie, o której wstawałeś zawsze do pracy. Czyli jeśli potrzebowałeś dojechać pół godziny do pracy i wstawałeś o godzinie na przykład 6:30, to wciąż wstawaj o tej 6:30. Nie wyleguj się w łóżku, a co najważniejsze, nie pracuj z łóżka, bo to tak naprawdę spowoduje, że będziesz wciąż gdzieś na styku poczywania i pracy przy okazji i nie da Ci takiego pełnego skupienia, które no jest potrzebne po prostu. I żeby takiej rutyny, którą sobie budujesz na przykład przez lata, wstając o 6:30, nie burzyć, bo te rutyny poranne są bardzo ważne, to mocno sugeruję Ci to, żebyś do tej pory miała budzik na tą samą godzinę i wstawała o tej samej godzinie, o której wstawałaś, gdy do pracy dojeżdżałaś. Drugim krokiem jest przygotowanie się do pracy dokładnie tak samo, jak przygotowywałaś się do pracy stacjonarnej. Czyli w moim przypadku akurat, kiedy ja zaczynałam pracę właśnie pod koniec marca, kiedy już był lockdown, to tak naprawdę ja starałam się nic nie zmieniać. To znaczy wstawałam tak samo, myłam się, ubierałam się w ubrania do pracy, czyli nie w dres, nie że na górze jest marynarka albo koszula, a na dole jest dres, tylko zupełnie ubierałam się tak, może nie, że formalnie, ale ubierałam się tak, jakbym ubrała się do pracy,
Robiłam normalnie makijaż, myłam włosy i generalnie mój wygląd nie różnił się zupełnie od tego, jak przygotowywałam się do pracy, do której dojeżdżałam. I to jest o tyle ważne, że nawet będąc w dresie, w którym jest wygodniej, teoretycznie, to jeśli chcesz naprawdę produktywnie pracować i poczuć się też zupełnie jak w pracy zdalnej, to ja Ci sugeruję, żebyś miał taki ubiór, można powiedzieć, biurowy. Okej, jeśli chodzi o na przykład spotkania takie wideo, no to wiadomo, że one są gdzieś tam do wideo, ujmuje Cię mniej więcej do pasa, więc dobrze mieć faktycznie tą koszulę czy marynarkę, a na dole mieć wygodne spodnie. Jeśli nie wiem, nie masz super wygodnego, załóżmy, krzesła biurowego w domu, no to jakby to jest okej, ale bardziej chodzi o to, żeby wejść w taki nawyk przygotowywania się jak do pracy, a nie siedzenia gdzieś cały dzień w piżamie, bo wtedy ta granica między pracą a życiem takim prywatnym, osobistym, no jest tak zatarta, że prawie jej nie ma. A jeśli jeszcze pracujemy z łóżka, to już w ogóle. Więc to jest drugi krok, który, no powiedziałabym, że on chyba się najbardziej ze wszystkiego dla mnie sprawdzi, czyli przygotowywanie się normalnie tak jak do pracy. Robienie makijażu, mycie włosów, suszenie włosów, ubieranie takiego ubrania pracowego. Więc to może się wydawać dziwne i może nie takie ważne, ale powiem Wam, że to naprawdę świetnie tak mentalnie mi zadziałało pod kątem rozróżniania pracy, godzin pracy, a takich godzin po pracy i odpoczynku. Okej, trzecim krokiem, co też jest moim zdaniem kluczowe, jeśli chodzi o organizację też sobie przestrzeni w domu, to jest zrobienie sobie takiego dedykowanego miejsca do pracy. I akurat w moim przypadku, ja nie mam osobnego biura, mam tylko sypialnię i salon, więc w moim przypadku to po prostu było to, że wzięłam stół i przesunęłam go w takie miejsce, żeby też sceneria za moimi plecami na wypadek wideokoli, wideorozmów, była taka mocno biurowa i w tym przypadku po prostu ustawiłam sobie biurko na tle regału z książkami. I powiem Wam, że to przesuwanie tego biurka pod ten regał z książkami zawsze było takim znakiem tego, że okej, teraz zaczyna się praca i teraz wchodzę w tryb praca i nie wchodzę w tryb dom, to znaczy ta przestrzeń mówiła o tym, że teraz jestem w pracy. I tak naprawdę zawsze, kiedy to biurko było pod tym regałem z książkami, to wiedziałam, że jest dzień roboczy, są godziny pracy, ja skupiam się na pracy, a nie na innych rzeczach. I to tak też wizualnie dało bardzo dużo, jeśli chodzi o późniejsze jakby zsuwanie tych mebli i demontowanie tego stanowiska pracy, bo wtedy już wiedziałam, że jestem w takim trybie domowym. I to było po prostu zajebiste. Obok tego przygotowywania się do pracy tak pod kątem ubioru, to przesuwanie tego biurka pod ten regał strasznie dużo mi dało, jeśli chodzi o bycie produktywną. Jeśli nie macie takiego super dedykowanego miejsca, warto po prostu sobie nawet przygotować, wiecie, komputer, jakieś notesy, długopisy, wszystko sobie ułożyć, nawet przesunąć to o kawałek, żeby to było jakby wciąż takie dedykowane stanowisko pracy, przy którym nie żyjesz obiad, nie że oglądasz film, tylko po prostu przy nim pracujesz. To jest tylko i wyłącznie kwestia skojarzenia dla mózgu. Jeśli widzisz, że to biurko jest w konkretnym miejscu, albo jeśli masz konkretne pomieszczenie, w którym zajmujesz się konkretnymi rzeczami, w tym przypadku pracą, no to mózg wtedy o wiele łatwiej przestawia się na ten tryb pracowy. Dobrze, czwarty krok to jest zaplanowanie kalendarza, bo jeśli używasz różnych narzędzi do organizowania swojego czasu i do zarządzania swoimi zadaniami czy do zarządzania projektami, no to świetnie. Ale jeśli nie masz czegoś takiego, to polecam Ci po prostu skorzystanie z dwóch bardzo prostych narzędzi, bo z jednej strony to może być zwykły notatnik, notes, kalendarz papierowy dla oldschoolowców, a z drugiej strony to może być zwykły kalendarz googlowy, z którego korzysta prawdopodobnie każdy, jeśli mamy Gmaila, więc przygotowanie takiego kalendarza albo takiej to-do listy do zrobienia na dany dzień jest mega ważne, bo dzięki temu wiesz, czym masz się zająć, a jeśli wiesz, czym masz się zająć, to od razu przechodzisz do tej czynności. A jeszcze lepiej, jeśli po pierwsze Twoje zadania są spięte w różne bloki, a z drugiej strony, jeśli są zaplanowane czasowo, bo jeśli na przykład wiesz, że między godziną 9 a 10 masz taki blok związany z mailami, no to wtedy otwierasz skrzynkę mailową, odpisujesz na maile, piszesz nowe maile i generalnie porządkujesz te tematy. Ale jeśli wiesz, że między 10 a 12 masz blok na spotkania, na wideorozmowy, na różne rozmowy z klientami, ze współpracownikami czy z partnerami biznesowymi, no to wtedy wiesz, że w tych godzinach zajmujesz się spotkaniami wideo czy spotkaniami audio i umawiasz na te godziny i to jest Twój blok na spotkania. Ale jeśli wiesz na przykład, że o 14 masz taki blok kreatywny,
no to warto wtedy faktycznie wyłączyć wszystkie rozpraszacze, nie bukować żadnych spotkań, nie przeglądać maila, nie zajmować się innymi rzeczami, tylko skupić się w pełni na pracy kreatywnej. No bo taka praca kreatywna wymaga bardzo głębokiego wejścia w temat. I tak naprawdę to, co też jest fajną wskazówką na poczet planowania dnia, to jest to, żeby pierwszą rzecz, najtrudniejszą, robić zawsze z rana. Bo jeśli mamy takiego kolosa albo zadanie, które nam się zupełnie nie podoba, ale musimy je zrobić, to warto zająć się nim z samego rana, kiedy głowa jest świeża, kiedy jest bardzo dużo energii, kiedy jesteś po kawie, kiedy jeszcze ci się bardzo, bardzo chce. I różnica między zrobieniem takiej rzeczy o 9, a o 14 jest to, że o 14 jesteś już po wielu różnych zadaniach, spotkaniach, rozmowach i twoja energia jest trochę taka wydrenowana. Więc naprawdę warto zająć się takimi rzeczami trudnymi, ważnymi, niekoniecznie ciekawymi z rana, żeby mieć je po prostu za sobą. Piątym krokiem jest coś bardzo kontrowersyjne i prawdopodobnie większość ludzi na pracy zdalnej, w tym ja oczywiście, robiła to i popełniała ten błąd. Czyli pod żadnym pozorem w godzinach pracy nie zajmuj się obowiązkami domowymi. To znaczy, nie włączaj zmywarki, nie włączaj pralki, nie odkurzaj, nie gotuj obiadu, nie wycieraj kurzu. Generalnie po prostu chodzi o to, żeby maksymalnie rozgraniczyć czas pracy i czas obowiązków domowych. Jeśli na serio chcesz być produktywną osobą, ale tak na serio, serio, po prostu nie rób tych obowiązków domowych w czasie godzin pracy. Jeśli wstajesz na przykład o 6:30, to zrób sobie ten obiad rano. Albo jeśli masz zmywarkę pełną naczyń, to włącz ją o godzinie 16, albo włącz ją o godzinie 15, dzięki czemu jak już skończysz pracę na przykład o 16 czy 17, no to ona gdzieś tam już ta skończy i będziesz mogła ją wyładować. I najlepiej te wszystkie rzeczy zrobić albo przed pracą, albo po pracy, bo tak naprawdę jeśli jesteś w pracy stacjonarnej, to nikt za ciebie zmywarki nie włączy, chyba że masz smart home. No, to jest ciekawa koncepcja. Ale zakładając, że go nie masz, to nikt tego za ciebie wtedy nie robi. Więc warto jednak w pracy pracować, a nie zajmować się milionem obowiązków domowych, bo każde takie odejście od pracy i wyjście z psem na spacer, włączenie zmywarki, opróżnienie zmywarki, hałasowanie zmywarki w tle, no sprawia, że twoja energia jest totalnie rozproszona, twoje skupienie jest rozproszone i tak naprawdę na żadnym zadaniu nie jesteś w stanie skupić się dłużej. Więc to jest jakby ten case. Okej. Szóstym krokiem jest wyłączenie rozpraszaczy. I mówiąc rozpraszaczy, mam na myśli jakby różne kategorie od mediów społecznościowych, które gdzieś tam ci dzwonią powiadomieniami obok. Z drugiej strony od domowników, którzy mogą też nie do końca być świadomymi tego, że masz ważne rzeczy do zrobienia i no i po prostu nie można ci przeszkadzać. I jeśli chodzi o media społecznościowe, to tutaj temat jest bardzo łatwy, bo z jednej strony można po prostu je wyłączyć i odłożyć telefon prywatny gdzieś w jakieś dalekie miejsce. Z drugiej strony można sobie na komputerze, na przykład służbowym, zablokować strony, które są dla ciebie rozpraszaczami, czy to są serwisy informacyjne, czy to są media społecznościowe. Można też włączyć ograniczenia czasu korzystania z danych serwisów, na przykład na media społecznościowe, na telefonie, na smartfonie. Możesz włączyć ograniczenie czasu korzystania z Instagrama, z Facebooka, z konkretnych aplikacji, więc jeśli nawet weźmie cię jakaś dzika ochota, żeby z rana sobie poskrolować Instagrama i spędzisz w łóżku 20 minut robiąc to, a jeśli masz na przykład ustawiony limit 20-minutowy, to tak naprawdę przez całą resztę dnia już tego nie zrobisz. Oczywiście trzeba być tutaj konsekwentnym i tych limitów sobie nie rozszerzać, no ale to już kwestia tak naprawdę dyscypliny i indywidualnie trzeba po prostu to zrobić. Z drugiej strony, jeśli masz domowników, którzy mogą ci poniekąd przeszkadzać, to warto też zorganizować jakby tą przestrzeń i czas w domu tak, żeby to miało wciąż sens. Czyli wiadomo, że jeśli masz dzieci, no to i one uczą się zdalnie, no to niekoniecznie możesz je gdzieś tam wyodsursować do jakiegoś przedszkola czy szkoły. Więc po prostu dogadując się ze swoim partnerem, żoną, mężem, dziewczyną, chłopakiem, kimś, kto z tobą mieszka, po prostu no, musicie podzielić się obowiązkami tak, żeby przynajmniej te bloki czasowe, które sobie wyznaczasz na daną pracę, były zachowane. Czyli jeśli ty pracujesz 2 godziny, to osoba, z którą mieszkasz, twój partner, twoja partnerka zajmuje się przez te 2 godziny na przykład dziećmi, zajmuje się lżejszymi zadaniami, tak żebyś też ty miała czas na to skupienie, na wejście w taką pracę głęboką i na zrobienie ważnych rzeczy. I to jest krok szósty. I krok siódmy, najważniejszy, o którym cały czas trąbię, jestem tym bardzo, bardzo nudna, ale on jest najważniejszy i będę o tym trąbić, to jest to,
Żebyś po prostu kochał swoją pracę, żebyś lubił swoją pracę, żebyś robił to, co chcesz robić z przyjemnością, bo jeśli pracę nienawidzisz i robisz ją za karę i nie chcesz jej robić, to znajdziesz jakąkolwiek wymówkę, jakikolwiek niby dobry powód, żeby nie pracować produktywnie, żeby się rozpraszać, żeby robić milion innych rzeczy, a nie pracować efektywnie i pracować dobrze. Więc jeśli robisz to, co kochasz, to prawdopodobnie bardzo łatwo wejdzie ci wdrożenie tych wszystkich 6 wcześniejszych kroków, ale jeśli nienawidzisz tego, co lubisz i podświadomie może nie chcesz być lepszy czy lepsza i bardziej produktywna w tej pracy, no to tutaj jakby ja niestety nic nie poradzę. Znaczy mogę poradzić w sumie, bo jest odcinek o tym, jak znaleźć pracę idealną i to jest odcinek bodajże 10, więc możesz się do niego cofnąć, przesłuchać, a później wrócić do odcinka tego, jak pracować produktywnie zdalnie. To tyle. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Będę bardzo wdzięczna za suby, lajki, komentarze, udostępnienia w mediach społecznościowych, na YouTubie, na Instagramie, na moim fanpage'u na Facebooku. I jeśli ten odcinek Wam jakkolwiek pomógł i uznacie, że jest wartościowy, no to będę mega wdzięczna też za udostępnienie tego odcinka w mediach społecznościowych, żeby jeszcze więcej osób mogło go przesłuchać i się nim zainspirować. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka podcastu i do usłyszenia za tydzień.